Oto twoja rzepa. Widzisz? Jednak jest z ciebie jakiś pożytek. Zanieś je mojej żonie i powiedz, żeby je ugotowała. Co z moją zapłatą? Mogę ci dać 5 sztuk złota. Albo sprzedać ubranie po niższej cenie. Co wybierasz? Sprzedaj mi ubranie po niższej cenie. Dobrze. Obniżę cenę o 10 monet. Potrzebne mi jakieś ubranie. Mogę ci dać czyste ubranie robocze. Jeśli mi za nie zapłacisz. Ile chcesz za to ubranie? Zastanówmy się. Pracowałeś dla mnie w polu? Malet mówi, że przepędziłeś bandytów. Mieliśmy przez nich całą masę problemów. Dziękuję ci. 60 sztuk złota. Daj mi to ubranie. W moim domu stoi kufer, w którym zamknięte są czyste ubrania. Żeby tylko ci nie przyszło do głowy wziąć sobie coś jeszcze. Hej! Mam tu dla ciebie kilka rzep. Świetnie! To powinno wystarczyć do nakarmienia tych wszystkich głodomorów. Skoro już tu jesteś, kilka minut temu przychodził tędy wędrowny handlarz. Chyba zatrzymał się gdzieś po drodze do miasta. Znajdź go i zapytaj, czy nie ma dla mnie jakiejś porządnej patelni. Daj mi złoto, a znajdę tego handlarza. Chyba mogę ci zaufać. Tylko nie wydaj wszystkiego na gorzałe, słyszysz? Jak tam robota, wieśniaku? Czy ja wyglądam na wieśniaka? Wyglądasz jak wieśniak, ale mówisz inaczej. Jeżeli się nie mylę, to mam dla ciebie interesującą ofertę. Co chcesz mi zaproponować? Jeżeli dla strażników przy bramie będziesz równie przekonujący jak teraz, to nigdy nie wpuszczą cię do miasta. Mogę ci pomóc dostać się do miasta? Mam tu taki mały kawałek papieru. Jest na nim królewska pieczęć i podpis gubernatora. To Glade. Zainteresowany? Musi być w tym jakiś haczyk. Nie, nie ma żadnego haczyka. Będziesz mi tylko winien przysługę. Co chcesz w zamian? Wiedziałem, że jesteś odpowiednim człowiekiem. Posłuchaj. Dostaniesz ode mnie ten Glade. Tak po prostu? Jeśli jednak spotkamy się w mieście, to jesteś mi winien przysługę. Umowa stoi? Pewnie. Dawaj ten papier. Masz. Uważaj na niego. Jest bardzo cenny. I jeszcze jedno. Nawet nie myśl o złamaniu danego słowa. Jako kupiec mam spore wpływy w mieście. Nie skończyłoby się to dla ciebie za dobrze. Wierz mi. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Wybierz sobie. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Wybierz sobie. Muszę iść. Jak sobie chcesz. Hej, ty! Oto twoja patelnia. Dobrze, wypróbujmy ją.
znowu jedna. Jedna bestia mniej. Psst. Hej, ty. Podejdź no na chwilkę. O co chodzi? Idziesz do miasta? Pewnie w ważnych interesach. Słuchaj, wyglądasz na bystrego gościa. Jestem pewien, że daleko zajdziesz. Od razu widać, że nie dasz się łatwo nabrać. Może chciałbyś dorobić sobie trochę na boku, co? Ukrywasz się przed kimś? Ale skąd? To jakaś bzdura. Po prostu lubię chować się za drzewami, aby wiatr nie wiał mi prosto w twarz. No to jak będzie? Chcesz tę robotę? Nie wyglądasz na takiego, co ma złoto. Nie należę do towarzystwa, do którego zapewne przyzwyczajony jest szanowny pan. Jednak nie miałby pan nic przeciwko drobnemu powiększeniu pańskiej pokaźnej fortuny, prawda? Mogę na pana liczyć? Skończ z tym bełkotem. Mów, czego chcesz. Widzisz? Dokładnie o to mi chodzi. Nie wystarczą miłe słowa, by cię przekonać. Od razu wiedziałem, że targi z tobą nie będą łatwe. Tak przedsiębiorczy człowiek jak ty na pewno byłby zainteresowany pogrubieniem swojej sakiewki. Dlaczego nie? Wybacz staremu wilkowi morskiemu. Jestem po raz pierwszy w tej okolicy i nie znam panujących tu zwyczajów. Na własnej skórze przekonałem się, że podróżni z dalekich stron nie są mile widziani w tym portowym mieście. A teraz jestem całkiem zagubiony. Nie wiem, jak dostać się do miasta. Mam do załatwienia w mieście niezwykle ważne interesy, a moi klienci nie tolerują opóźnień, że tak powiem. Pomógłbyś mi przedostać się przez posterunek w Straży Miejskiej? Co? Jeśli chodzi o strażników... Ta? Masz jakiś pomysł? Powinni cię wpuścić, jeśli założysz ten strój rolnika. Tego mi właśnie trzeba. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Nikt na mnie nie zwróci uwagi, jeśli przebiorę się za wsiowego głupka. Doskonale. Dobrze się spisałeś. Oto obiecana zapłata. Co? Nędzne 50 złotych monet? Chyba żartujesz. Złoto to nie wszystko, przyjacielu. Niech ci to na razie wystarczy. Mam przeczucie, że wkrótce się spotkamy. I kto wie? Mogę być wtedy bardziej szczodry. Trzymaj się! Stać! O co chodzi? Ty tu nie wejdziesz, chłopcze! Dlaczego nie? Już po twoim obszarpanym wyglądzie widzę, że jedyne, co ze sobą przynosisz, to kłopoty. W mieście mamy już dostatecznie dużo kłopotów. Nie ma tu miejsca dla ludzi bez pieniędzy. Mam przepustkę. Naprawdę? A kogoś zabił bandyto, żeby ją dostać? Pozwolisz mi przejść, czy nie? Dobra! Wchodź, nim się rozmyślę!